widok w Zabrzu nie należy do rzadkości. Młodzi ludzie, dokonując wyboru szkoły, bardzo chętnie wybierają klasy mundurowe. Wśród zabrzeńskich placówek, gdzie mogą realizować te pasje, można wymienić m.in. Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych czy Zabrzeńskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego. Z roku na rok jest coraz więcej chętnych. W tym roku mamy jeden pełny, ponad 30-osobowy oddział, także wydaje mi się, że coraz lepsza i coraz większe zainteresowanie młodzieży. To są ich szerokie zainteresowanie, które mogą rozwijać dzięki uczestnictwu w dodatkowych zajęciach z edukacji wojskowej. Dlaczego akurat ty zdecydowałeś się na to, żeby być w klasie mundurowej? Od zawsze interesowałem się historią Polski, polskością i zawsze chciałem bronić polskich granic. Ja wybrałam mundurówkę dlatego, że mój tata był też, mój dziadek, no i bardzo mnie zaciekawił ten profil. A to zainteresowanie może mieć w przyszłości wpływ na wybór zawodowej drogi. Niektórzy młodzi ludzie będą mieli okazję już w tym roku odbyć kwalifikację wojskową, która właśnie dziś ruszyła w Zabrzu. Pierwsze osoby już dopełniły tych formalności. Dzisiaj w Zabrzu uroczyście zainaugurowano start kwalifikacji wojskowej na rok 2024. Obronność państwa i słowo pokój nabierają w dzisiejszych czasach zupełnie nowych znaczeń. Dlatego bardzo ważne jest, żeby komisja, która pracuje w tym obszarze, dokonała najlepszych decyzji i żeby młodzi ludzie byli świadomi, jak ważne są te zadania, które mogą podejmować. Kwalifikacja potrwa od 1 lutego do 12 marca. W tym roku wzywamy panów urodzonych w 2005 roku. Takich panów mamy przewidzianych 696 osób. Do tego wzywamy osoby z tak zwanego rejestru WN. Są to osoby, które przez 5 poprzednich lat nie stawiły się do kwalifikacji ze względu na różne swoje inne sprawy. Takich panów mamy wezwanych około 117. Wezwaliśmy również panie, które kończą kierunek medyczny. Takich pań mamy około 35. Kierunki medyczne, czyli pielęgniarka, psycholog, weterynaria, i te panie również mają obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej w tym roku. Mamy nową lokalizację obiektu. Powiatowa Komisja Lekarska przyjmuje obecnie w byłej elektrowni Fortum w Zabrzu przy ulicy Wolności 416. Wyznaczamy powołanym, zaproszonym do nas na komisję osobom kategorię wojskową na podstawie badania stanu fizycznego i psychicznego. Badanie fizyczne polega na badaniu wzroku, ciśnienia, kręgosłupa, stóp, żeby wykluczyć jakieś uszczerbku na zdrowiu, które tą kategorię nam będą obniżać. Od 1 lutego rusza kwalifikacja wojskowa na terenie całego kraju. Zabrze jest pierwszym miastem na terenie województwa śląskiego, gdzie komisje wojskowe zaczynają swoją pracę. Tylko na terenie miasta Zabrze mamy ponad 800 chłopaków, którzy zostaną zakwalifikowani, około 30 kobiet. Tak więc jest to coroczny obowiązek, który należy wobec ojczyzny wypełnić. Najważniejsze jest bezpieczeństwo, więc cieszymy się z tego, że dużo młodych ludzi garnie się do armii, do naszych wojsk, do naszych służb pomocniczych. Cieszymy się z tego, bo rzeczywiście zwiększenie siły i zwiększenie ilości, liczebności polskich sił zbrojnych jest bardzo ważne.